Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj jest ostatni dzień, a właściwie ostatnie 10 minut eventu Urodzin Food. Ale czy na pewno? Tego nie jestem właśnie w 100% pewien. Ponieważ SBC, które mamy na przykład z player picków 80+, są dostępne na jeszcze 3 dni bodajże, tak? Czyli do poniedziałku, do godziny 19, tak samo to SBC. I nie wiem, czy jej przez przypadek nie zapomniało nam powiedzieć, napisać, że karty urodzinowe będą jeszcze przez 3 dni dostępne w paczkach. O tym się przekonamy za 10 minut. Ja mam jeszcze paczki dostępne za SBC, które wyszły wczoraj, za pamiętne mecze. I jeszcze dwa chyba jakieś SBC były, tam 84+, chyba coś w tym stylu. I 3 player piki, więc otworzymy sobie najpierw te paczki. I potem odbierzemy sobie Kantę, którego miałem, którego spikselowałem wczoraj. Ponieważ dzisiaj o godzinie 19, za 10 minut, tak jak mówiłem, będzie SBC 86+. Po raz pierwszy coś takiego będzie w FIFA w ogóle. Chyba nie było w żadnej FIFA do tej pory coś takiego, że mamy gwarantowaną kartę 86+. Wydaje mi się, że ogólna ocena, że to SBC zrobi, będzie jakieś 84, może 85, to było chyba za dużo. Drugi player pick, Korea. I oprócz tego 86+ SBC, w kodzie gry pojawił się po raz kolejny SBC o kartę urodzinową Shapeshifters i niestety z zimowej aktualizacji, więc po raz kolejny, gdy będziemy robili to SBC, pewnie większość będzie trafiała karty z zimowej aktualizacji. Teraz będą dodane karty z drugiego zestawu z Urodzin Food, więc jestem ciekaw, co uda nam się trafić. W tej paczce na pewno to SBC będę robił, nieważne ile będzie kosztowało, ale będzie to na pewno ocena 86, na pewno nie będzie to mniejsza. Także tutaj mamy paczki wszystkie, które były we wczorajszych SBC, które wyszły, więc tą pierwszą w sumie wam mogę pokazać, a resztę już tylko te, w których coś będzie. A potem widzimy się, w sumie mogę wam pokazać, jak się odbiera karty, które się skwisowało wcześniej, bo chyba tego nie robiłem na kanale, więc mogę wam pokazać. W pierwszej paczce nie ma nic, więc przechodzimy do kolejnych paczek. Złota paczka zawodników. I w takiej paczce mamy ekrany z jednym rzadkim zawodnikiem. Nie ma okautu, ale są ekrany. To i tak jest dobrze, jak na taką paczkę. Są Niemcy, SPO. Będzie Ozil 84. Być może się przyda do SBC za chwilkę. I dobra, została nam mieszana paczka rzadkiej piłkarzy. Otworzymy sobie ją teraz, potem paczka za 35 i 84+. Są ekrany. Bez walkoutu w dalszym ciągu, chociaż naprawdę po wczorajszym odcinku nie spodziewam się, nawet nie liczę na to, że cokolwiek uda nam się dzisiaj trafić. Jest Perisic 84, więc i tak ok. I paczka za 35 tysięcy za ukończenie pamiętnych meczów. Co w niej będzie? Są ekrany, więc jest już dobrze. Dzisiaj bez walkoutów w tych paczkach, które były za wczorajsze SBC. Argentyna SPD, więc będzie Banega 8-3. I została nam jeszcze jedna paczka 84+. I naprawdę szczerze, patrzę za to, co robi jej w tym momencie z SBC, dając nam po raz kolejny SBC o kartę urodzinową, również o kartę 86+, gdzie potrzebne są bardzo wysokie oceny na karty. Patrząc na to, że dali nam SBC o Informa. Bardzo dużo SBC z upgrade'ami. Wydaje mi się, że zobaczymy tocy w przeciągu najbliższych dwóch, maksymalnie trzech tygodni, bo zawsze tak robią przed dużym eventem, że dają mnóstwo SBC, gdzie community pozbywa się po prostu końców i no tak to zawsze działa, więc spodziewajcie się toców przez w najbliższych dwóch, trzech tygodniach. Ostatnia paczka 84+, niestety bez walkoutu, szkoda, bo ta paczka jest naprawdę bardzo dobra. Portugalia prawie pomocnik, więc będzie Pizzy 84. Słuchajcie, przechodzimy na webapp, pokażę wam, jak odzyskać kartę, którą skwiksowaliście wcześniej. I dobra, jesteśmy już na webappie i teraz przechodzicie sobie, tutaj macie zakładkę klub i tu macie zwroty kart po szybkiej sprzedaży i tutaj możecie sobie odzyskać karty przez ostatni chyba tydzień, tak jest, macie chyba 5, 6 czy 7 dni wcześniej, możecie te karty odzyskać, możliwe odzyskania macie 5 miesięcznie. Ja odzyskiwałem chyba Kantę jakieś 4-5 dni temu, również Kantę. I teraz też szukamy Kantę. Mam nadzieję, że on tu będzie, bo szczerze mówiąc, naszukałem go się sporo, kilkanaście minut szukałem, o jest, dobra. Także niezbyt długo tego szukaliśmy, więc na szczęście możemy sobie nacisnąć tutaj odzyskaj i Kantę pojawia nam się już tutaj w klubie, więc lecimy z powrotem na konsolę. Jak widzicie, zostały 2 minuty 49 sekund, naprawdę jestem bardzo ciekaw, co ujrzymy za chwilkę, czy to będzie kolejny martwy tydzień w FIFA, czy jednak jej nas czymś zaskoczy. Według mnie jest to bardzo prawdopodobne, że będzie ekran wczytywania, który będzie widniał przez tydzień i będzie on właśnie dotyczył kart Team of the Season. Bardzo bym tego chciał, szczerze mówiąc,
Ale zobaczymy, jak będzie. Słuchajcie, ja może spróbuję zrobić jeszcze jednego player picka. Zostały 2 minuty, więc jest szansa, że mi się to uda zrobić. Dobra, mamy szybko. Chyba zostało nam jakieś 15 sekund. Już użyłem naprawdę obojętnie jakich kart. Mam nadzieję, że nam się uda jeszcze, póki te karty rodzinowe są w paczkach. Zostało 5 sekund. Otwieramy. Jest inform. Także w miarę się opłaciło. Jakby nie było 10 tysięcy, wiadomo, niewymienne. Ale zawsze to jest inform. Dobra, ja się wylogowuję. Zalogowuję się z powrotem. Zobaczymy, co mamy na ekranie wczytywania, czy w ogóle cokolwiek będzie. I coś mamy przez 2 dni, 23 godziny. Wydaje mi się, że to są po raz kolejny te karty urodzinowe. Ale niestety... no, to jest EA. Więc jeszcze raz spróbuję się zalogować. Zobaczymy. I mamy. Naprawdę. Nie potrafię zrozumieć, dlaczego. Po prostu nie mogę tego nam napisać kilka dni temu, że wszystkie karty będą dostępne w paczkach urodzinowe. Ale dobra, lepsze to, niż żeby nie było nic. Szkoda, że przez 2 dni i 23 godziny, ale lepsze to niż nic. Przechodzimy do kontentu codziennego, co mamy najpierw w zadaniach sezonowych. Zobaczymy, na pewno są nowe zadania z 5 sezonu. Ogólnie, jeżeli chodzi o sezon, jestem, brakuje mi 14600 punktów do Freda. A co mamy tutaj? Mecze towarzyskie. I mamy dużą paczkę rzadkich zawodników, czyli paczka za 100 tysięcy. Strzel gola w 3 różnych meczach cross-gush. Naprawdę coś muszą zrobić, żeby ludzie zaczęli grać w ten tryb gry, który chyba naprawdę nikt nie używa. Więc w każdym z tych trybie gry po prostu trzeba strzelić gola lub zaliczyć asystę, by po prostu rozegrać. Ja to postaram się zrobić do poniedziałku i w poniedziałek jeszcze przed zakończeniem urodzin food postaram się otworzyć tą kartę, tą paczkę za 100 tysięcy. Podczas gdy jeszcze będą karty urodzinowe w paczkach. Paczka rzadkich piłkarzy food, więc paczka za 50 tysięcy. Wygraj 8 meczów w Rivals, wygraj 8 meczów w Squad Battles i strzel 30 goli w Squad Battles na poziomie nowicjusz lub Division Rivals. To mi się bardzo podoba, muszę powiedzieć. Naprawdę coś takiego chciałbym widzieć dużo, dużo częściej. Coś nowego nareszcie. Jakby nie było, jest to coś nowego. Tydzień 5 i jest to chyba tyle, jeżeli chodzi o nowe zadania. Jest, uważam, bardzo dobrze, jest dużo lepiej. Jeszcze jakby tutaj coś w końcu dodali, nie wiem, jakąś kartę urodzinową tutaj do zadań sezonowych, żeby było, można coś robić, ale dobra, już mamy to, wystarczy. I tak jest to dużo jak na EA. Przechodzimy do zadań sezonowych. Co mamy tutaj? Nie zadań sezonowych, tylko to SBC. Manolas urodzinowy 89. Niska, wysoka pracowitość. 5 gwiazdek z zaprzej nogi na środkowym obrońcu. I ten Manolas wygląda naprawdę bardzo dobrze. Po raz kolejny świetna naprawdę karta. Bardzo dobre tempo jak na środkowego obrońcę. Świetna obrona, świetna fizyka. Nie ma naprawdę chyba do czego się przyczepić. Może do równowagi, ale to jest środkowy obrońca, więc nie można oczekiwać, żeby on miał jakoś dużo tej równowagi właśnie. 1,89 m, więc wysoki. Dwa segmenty, więc spodziewam się 8,5 i 8,6. Patrząc na poprzednie SBC, 8,4 i 8,5. I tak jest drogie, ale na pewno tańsze niż się spodziewałem, że będzie, patrząc na poprzednie SBC, które robili. Więc w zależności też od tego, czy mam jakieś inne SBC, gdzie jest potrzebna karta 8,5 w górę. Jeżeli nie ma, to SBC jest w granicach 180 do 200 tysięcy, ale wydaje mi się, że przez to, jakie SBC teraz są, to będzie dużo droższe. Jest na 5 dni, więc ja bym poczekał z tym na za 3-4 dni i wtedy to problem zrobię, jeżeli macie zamiar robić. Chyba że nie ma SBC, tego, które było w kodzie gry. Food20 jest rzadki piłkarz 86+, i jest po raz kolejny torba urodzinowa food, gdzie jest zawodnik urodzinowy, zmiennokształtny lub zimowa aktualizacja. Ciekaw jestem, czy zmienili ocenę, czy jest po raz kolejny 86. Jest 86+, drużyna tygodnia, więc tak jak było poprzednio. W dalszym ciągu drogo, ale wydaje się, że warto chyba zaryzykować. Ja na pewno zrobię to za chwilkę, to SBC użyję Kante. Tu jestem bardzo ciekaw, co zrobili. Powinno być 8,4, nie powinno być na pewno więcej. 8,3 plus inform. I to jest, wydaje mi się, naprawdę bardzo dobre. Mamy jednego zawodnika zakrytego, więc to będzie troszeczkę większe 8,3, więc to będzie takie 8,4 tak naprawdę. Więc to już troszeczkę gorzej może. Koszt jakieś 40 do 50 tysięcy. Mogło być troszeczkę, wydaje mi się, chyba tańsze. Mimo to i tak zrobię to SBC za chwilkę. W sumie nawet nie za chwilkę, tylko teraz, bo więcej nic tutaj nie ma. Zaczniemy od tego SBC urodziny food, nie tylko, tylko zamienię sobie tego Kantę, co mam bez stylu gry. Okej, także słuchajcie, może pokażę wam, jak robię. Nigdy tego nie robiłem, nie wiem w sumie czemu. Wydaje mi się, że to jest po prostu
bardzo nudne do oglądania, żeby oglądać to, jak się robi SBC. Bardziej wydaje mi się, że jest to dobre, jeżeli już pokazuję wam gotowe, ale mogę wam pokazać raz tak, jak robię SBC. Możecie napisać, czy wolicie tak, jak robię to w ten sposób, czy jak już robię to na gotowe, ale wydaje mi się, że lepiej dużo jest, gdy pokazuję wam już gotowe SBC, a nie pokazuję wam teraz tego, co robię w tym momencie. Te karty, które tutaj widzicie za SBC z CONMEBOL, to są tylko i wyłącznie właśnie robione po takie SBC, jakie mamy teraz. I jest to właśnie idealna okazja, żeby tych kart sobie użyć. Wszystkich kart, które używam do takich SBC typu 86+, gdzie jest SBC ikona i tak dalej, to używam praktycznie zawsze kart niewymiennych, które mam w klubie. Jest ich naprawdę, jak widzicie, mnóstwo. I jest naprawdę z czego wybierać. Dobra, co mamy tutaj niżej, troszeczkę rozsłonione, jakieś 84, bo tam mam dużo 88, 80 nawet 9, więc jakieś 84 tutaj możemy powrzucać. Typu Cancelo, chociaż Cancelo, nie mamy Walkera, więc może być Cancelo. Walker do pierwszego właściciela z ligi angielskiej przyda się do zadań sezonowych. I możemy sobie użyć jeszcze na przykład Dembele, plus może być Dzeko. I tak ocena, podejrzewam, że będzie dużo wyższa, potrzeba jeszcze Informa. W sumie wyrzucimy na chwilkę tego Davida De Gea, zrobimy sobie jak najwięcej zgrania i poszukam jakiegoś Informa jeszcze. Okej, mamy. Ja tutaj po 87. Dobrze, że zobaczyłem, że jest ogólna cena 87, bo bym to zgłosił przez przypadek. Także wymienimy sobie chyba te dwie karty, czy te dwie karty? Te dwie karty chyba będę miał za jakiś tydzień, więc wydaje mi się, że... Nie wiem, słuchajcie, zobaczę, co mam w klubie w sumie. Okej, mamy w tym momencie już ocenę 86, to nieźle bym wymienił, dwie 88 poszłyby na marne zdecydowanie, jeszcze możemy to obniżyć nawet. Ibrahimowicza za Kieliniego nawet jeszcze mogłem wrzucić, więc to jest naprawdę bardzo wysoka ocena w tym momencie. Okej, tutaj już się kończy, chyba że Milik jeszcze nam podwyższy, tak jest, teraz jest idealnie, jest ogólna ocena 86, zgrania jest wystarczające. Wy jak to będziecie robili, oczywiście zgrania nie będziecie mieli w tym momencie, jak ja w takim zespołem jak ja tutaj robię. Więc wam wrzucę link do Footbina, żebyście zobaczyli jak najtańszą opcję, chociaż ja polecam robić każdemu z tych kart, które macie aktualnie w zespole, żeby wtedy było to jak najtaniej. Kante dobry, tak jest ten, bez stylu gry, więc ten ze stylem gry za chwilkę sobie go wrzucę po raz kolejny do zespołu. Wyszło w miarę tanio, jak widzieliście, dla mnie. Ciekaw jestem, co uda się nam trafić w tej paczce. Jeszcze sobie tego Kante wyślę teraz do klubu i przejdziemy jeszcze, zrobimy to SBC, to jest 86+. Kante do klubu z cieniem i lecimy uzupełnić SBC. I dobra, mamy, słuchajcie, to SBC i tak jak się spodziewałem, naprawdę nie jest to tanie SBC. Mogę wam pokazać, jak to zrobiłem, ale na pewno, tak jak mówiłem to w poprzednim SBC, każdy musi sobie zrobić to dla siebie, jak najtaniej z tych kart, które ma aktualnie w zespole. Tak będzie to najłatwiej, najszybciej i najtaniej. Ja zgłaszam taki zespół i mamy gwarantowany walkout. Jestem bardzo ciekaw, co w tej paczce uda nam się trafić. Piszcie, co wam się udało trafić, co uda wam się trafić w paczce z gwarantowaną kartą urodzinową Shapeshifters i zimowej aktualizacji. Oby jak najwięcej osób trafiło jednak kartę właśnie urodzinową lub Shapeshifters. Zaczniemy od gwarantowanego walkoutu 86+. Na jutro postaram się przygotować takie paczki jeszcze na moich kontach pobocznych. Może 2-3 paczki takie uda mi się zrobić. Zobaczymy, co będzie w gwarantowanym walkoucie. Czy to jest karta Shapeshift? Czy ja otworzyłem samą paczkę? Nie, to jest karta urodzinowa? Także mamy kartę urodzinową, słuchajcie. Diane. 87. Tego się nie spodziewałem. Jest dobrze. Są to niestety paczki niewymienne. Karta Diane to jest jedna z chyba z gorszych kart w ogóle urodzinowych, jaką można trafić. Ale i tak. Lepsze to niż jakikolwiek inny walkout ze zwykłej karty złotej. Myślę, że i tak prędzej czy później tą kartę wrzucę do jakiegoś SBC, pewnie podczas totsów. Słuchajcie, jak możecie, zostawcie lajka, jak nie subskrybujecie kanału, zasubskrybujcie. Lecimy z paczką, z zawodnikiem, mam nadzieję, po raz kolejny urodzin Foot lub Shapeshifters. Żeby nie było tylko jasnego niebieskiego. Zielony. Czy to jest urodzinowa karta? Proszę powiedzcie, że to jest karta urodzinowa. Portugalia. Prawy obrońca. João Cancelo, jest git, jest dobrze. Jest dobrze, naprawdę. João Cancelo 87 jest bardzo dobry. Szkoda, że go mam troszeczkę mniejsze opcje do używania, znaczy mniejsze opcje, po prostu Zanettiego, którego chyba będę wolał bardziej używać niż João Cancelo, ale i tak jest to dużo, dużo lepszy traf niż był przed chyba 3-4 dniami. Piszcie, co wam się udało trafić i widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Na razie.